To, co chciałam się podzielić w tej chwili, to jest to, co przeżyłam, jak Rysiu był właśnie w szpitalu, i to właściwie jest świadectwo, jak Bóg uzdrowił Rysia, i to jest na Jego cześć i chwałę. To nie jest żadna moja zasługa, bo bez Niego nic po prostu bym nie była w stanie zrobić. On mi dawał tą siłę, żebym walczyła, i On mi dawał po prostu takie, prowadził mnie przez cały całą taką tą walkę moją. Także chciałam się podzielić właśnie z innymi tym, co się wydarzyło. Nie muszę przypominać, wiadomo, każdy z nas pamięta te czasy, kiedy w marcu 2020 nasz rząd ogłosił taki pandemię COVID-19. I był to taki nieznany wirus, gdzie po prostu nie każdy, było po prostu ludzie byli przestraszeni, nie wiedzieli, co się dzieje, nie wiedzieli, jak z tym w ogóle, co robić. Te nasze telewizja i radio przekazywała wiadomości, pokazywała numery, że coraz więcej ludzi umiera, coraz więcej ludzi jest zakażonych, że właśnie jest coraz gorzej, i te wszystkie właśnie numery, które były pokazywane w telewizji, siało takie przerażenie wokół wszystkich ludzi. A dzieci nie chodziły do szkoły, wszystko było pozamykane, no tam niektóre sklepy były otwarte, ale tak jak jakieś takie urzędy, czy szkoły, czy inne takie biznesy były pozamykane. Co ciekawe właśnie, że pomimo tego my jakoś tak z Rysiem nigdy to do nas jak gdyby tak nas, znaczy nie dotarło do nas w ten sposób, żebyśmy właśnie się przestraszyli, tylko jakieś mieliśmy takie inne trochę odczucie, że wydawało nam się, że to jest takie bardziej wyeksponowane i że to nie jest zupełnie tak, jak pokazują nam w telewizji. Później w niedługim czasie, chyba dwa miesiące, czy jakoś trzy miesiące, już nawet nie pamiętam, rząd wymyślił taką magiczną szczepionkę, która po prostu była zrobiona bardzo szybko, żeby zatrzymać ten wirus, żeby właśnie tyle ludzi nie umierało. Ale co ciekawe, że ja nigdy nie miałam problemu ze szczepionkami, ani bo wiadomo, jak byłam dzieckiem, też byłam szczepiona, ale ta szczepionka była troszkę inna, dlatego że ludzie zaczęli tracić pracę, i to było takim powodem, że jak się nie zaszczepisz, to po prostu nie będziesz miał pracy. I jedną osobę, która bardzo mi była bliska, jest mój syn, który też stracił pracę, dlatego że nie wziął szczepionki. Także to było takim właśnie takie światełko, że coś jest nie tak, dlatego że to nie była normalna szczepionka według mnie. Także straciliśmy takie przywileje do podróżowania, straciliśmy, nie mogliśmy chodzić do restauracji, ci oczywiście, którzy nie przyjęli tego. Także pewne były takie wprowadzone restrykcje. Dlaczego ja to mówię? Dlatego że też to było, to po prostu spowodowało, że w tym sektorze takim służby zdrowia, że właśnie to było takim, efektowało służbę zdrowia. I my, jak zobaczyliśmy właśnie z mężem, że
pielęgniarki są zwalniane, dlatego że nie chcą się zaszczepić. Wiedzieliśmy do czego to może dojść, że po prostu będzie za mało ludzi w obsłudze, będzie za mało lekarzy, za mało pielęgniarek w szpitalach i nie będą w stanie pomóc tym ludziom, nawet jak przyjdą chorzy. Także bardzo się tego tak chcieliśmy wystrzec i sobie obiecaliśmy, że jakby któremuś z nas się cokolwiek stało, że nie możemy oddawać jedno drugiego, nie możemy oddać do szpitala. Także to była taka między nami umowa, ale stało się trochę inaczej. W listopadzie 2021 roku mój mąż i ja zachorowaliśmy. Byliśmy bardzo słabi, ja byłam osłabiona, on tak samo, tylko że jemu bardziej to padło na płuca, dlatego że on, jego zawód jest malarz i wiadomo, że kiedyś, 30 lat temu, jak on pracuje już tyle w tym zawodzie, to 30 lat temu używane były zupełnie inne farby, były base, takie podłoże było olejowe. Wiadomo, że olej jak się wdycha, no to nie jest jakieś to za zdrowe. Także to spowodowało, że te jego płuca, przypuszczam, były już osłabione od samego początku i bardziej jego to dotknęło niż mnie. Był po prostu słabszy. 3 grudnia 2021 mój mąż Ryszard miał po prostu nie mógł oddychać i nie wiedziałam, co mam zrobić. Dzwoniłam po znajomych i pytałam się, co ja mam zrobić, bo obiecaliśmy sobie, nie mogę go oddać, ale też nie mogę patrzeć, jak on mi spada właściwie z tej kanapy i jest coraz słabszy i zaczyna się dusić i ma takie halucynacje, także to było coś, co właściwie nie potrafiłam, po prostu nie wiedziałam, tak jak zawsze wiem, co mam zrobić w takich sytuacjach, ale tutaj ta obietnica stała tak jak gdyby na drodze, ale musiałam podjąć decyzję, nie mogłam dopuścić do tego, żeby coś się stało po prostu w domu, jak ja jestem z nim, także przyjechał ambulans, karetka pogotowia, zabrała go do szpitala w Hamilton i tam to był najgorszy dzień mojego życia właściwie, podjąć tą decyzję. Potem wzięli go, po prostu jak go przywieźli go do szpitala, podłączyli go pod taki respirator, taką rurę mu włożyli do buzi, że to ma właśnie mu pomóc oddychać, bo powiedzieli mi, że normalny taki stojący ten koncentrat z tlenem to mu nie pomoże. Także a ja byłam na 2 tygodnie na kwarantannie, także nie mogłam iść do szpitala, mogłam tylko dzwonić i dowiadywać się, co jest. Także Rysiu był nieprzytomny, nie mógł oddychać sam, oddychała za niego maszyna, był na tym maksymalnym tym odkręconym tym tlenie, gdzie tam mają właśnie ile te wskaźniki, także był na maksimum, a miał skrzepy w płucach, miał infekcję, miał inflammation, zapalenie płuc. Także co oni zaczęli robić? Zaczęli go po prostu przekręcać na łóżku, takie było specjalne łóżko, i zaczęli go przekręcać na brzuch, także leżał na tym brzuchu 16-18 godzin dziennie i to miało spowodować, że zacznie oddychać, że te płuca właśnie zaczną się bardziej, wzbudzą się w jakiś sposób. Po 2 tygodniach, kiedy kwarantanna się skończyła, od razu pojechałam do szpitala
I to, co zobaczyłam, to było po prostu takie heartbreaking, jak to się mówi. Serce mało co mi. Ja takie. Taki. No po prostu było ciężko to przyswoić, że on miał wielką tubę w ustach, drugą tubę miał w nosie, maszynę, która oddychała, monitory naokoło, kroplówki w rękach, taką tubę do odżywiania. Jego twarz była podwójna, taka spuchnięta, była posiniaczona, skóra była popękana od tego, bo on miał tutaj właśnie przyczepiony taki ten do trzymania tej rury takiej w tej buzi. Także to wszystko tutaj było popękane, cała ta skóra na policzkach. Poza tym miał czarny palec u nogi i czarny palec u ręki i powiedzieli mi, że te właśnie te palce będą amputowane, nie? Także ja powiedziałam, że nic nie będą mu amputować w tej chwili, także na razie koncentrujemy się na tym, żeby on zaczął oddychać sam. Ale Bóg jest wielki, także my jesteśmy obydwoje, jesteśmy wierzącymi ludźmi, wierzymy w Jezusa Chrystusa, jesteśmy chrześcijanami i jedyne, wiedziałam, że modlitwa to jest moją jedyną taką bronią, że nikt więcej nie może mi pomóc, że Bóg jest wiernym Bogiem i On po prostu przeprowadzi nas przez to. Jego słowo jest mocne i jest efektywne i dokonuje cudów. Ja wierzę, że cuda, ja wiem, że były 2000 lat temu, kiedy Jezus chodził jeszcze po ziemi i robił cuda, ale dokonywał cudów, ale ja wierzę, że cuda w tej chwili tak samo są. Także ta wiara, przyczepiłam się do tego, jak do takiej kotwicy i powiedziałam, że zaczynam się modlić, zaczynam słuchać, zaczynam, także wszystkie możliwe, jakie tylko mogłam coś wyszukać na komputerze, to było na temat uzdrawiania. Nic więcej mnie nie interesowało. Zaczęłam czytać książki, zaczęłam słuchać i czytać Biblię. Także w tym momencie przypomniałam sobie właśnie, jak słuchałam tych, bo tak samo bardzo lubiłam Derek Prince. On jest takim, już nie żyje w tej chwili, ale jego nauczania właśnie bardzo, bardzo mnie tak budowały. I przypomniałam sobie, jak on napisał książkę właśnie o swoim uzdrowieniu. Zatytułował ją God's Medicine Bottle, czyli Boża butelka lekarstwa. I znalazłam akurat tą książeczkę, to jest mała taka książeczka, znalazłam ją u siebie w domu, przeczytałam ją i powiedziałam sobie, że jeżeli on, bo on nie wierzył na początku, filozofem był, także on nie wierzył, ale jak właśnie uwierzył i zaczął stosować to, tak jak lekarze podają lekarstwo 3 razy dziennie, tak, on stosował właśnie Słowo Boże 3 razy dziennie i ja powiedziałam, jak jego Bóg uzdrowił, tak samo i Rysia uzdrowi. Także wyszukałam sobie wersety z Biblii na temat uzdrawiania. Wersetów jest masa, ja tam, nie wiem, chyba 30 parę wybrałam, wydrukowałam sobie to i 3 razy dziennie po prostu aplikowałam to tak jak normalne lekarstwo. Także moje takie. Co masz na myśli, jak mówisz, że aplikowałaś to? To znaczy, po prostu czytałam je. Czytałam rano. W szpitalu czy w domu? Nie, no na razie jeszcze byłam w tym. W domu byłam rano i po południu dopiero jechałam do szpitala, nie? Jak mogłam. Bo potem to się skończyło, ale no i później wracałam i zanim poszłam spać, znowu była moja taka trzecia dawka, nie? Także zawsze pamiętałam, że te 3 razy muszę mu dać to lekarstwo.
I takie kluczowe dla mnie wersety były, to Rysiu, przeczytaj może ten Proverbs, to przypowieści 4, 20, 22. Przypowieści są Salomona. Tak. Synu mój, zważaj na moje słowa. Ku moim naukom nakłoń swe ucho. Niech nie schodzą ci z oczu, zachowaj je w głębi serca. Są bowiem życiem dla tych, którzy je znajdują, i lekarstwem dla całego ich ciała. Hmm. Także tutaj właśnie w tym jednym wersecie, że te słowa, które czytamy, one muszą przez nasze uszy, ale muszą dojść do serca. I wtedy, jak są w sercu, to one mogą zacząć robić, wykonywać jakąś pracę, nie? Także i są właśnie zdrowiem dla całego ciała. Drugie jest Izajasza 53:5. Ja. Lecz on był zraniony za nasze występki, starty za nasze nieprawości. Kara dla naszego pokoju była na nim, a jego ranami zostaliśmy uzdrowieni. I Akt 3:6, Dzieje Apostolskie. Wtedy Piotr powiedział: nie mam srebra ani złota, lecz co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu, wstań i chodź. Amen. Ja tak właśnie, jak czytałam ten werset, to zawsze mówiłam: Rysiu, zacznij oddychać. Zacznij oddychać. Także nie mam srebra ani złota, ale to, co mam w imieniu Jezusa Chrystusa, to ci daję. Zacznij oddychać. Także to były takie moje kluczowe te wersety, ale... I wiedziałam właśnie, że wiedziałam w swoim sercu, że on będzie uzdrowiony, że tylko przez moją walkę, przez moją wiarę może to się dokonać. Także byłam happy, wiadomo, że mogłam iść do szpitala po tym, ale moje to szczęście nie trwało długo, dlatego że 21 grudnia 2021, zaraz przed świętami, szpital ogłosił, że tylko zaszczepieni ludzie mogą przychodzić i odwiedzać chorych. Także nie honorowali żadnych, jak to się mówi, exemption, zwolnień jakiś. Ja miałam właśnie zwolnienie, ale one w ogóle powiedzieli, że to nawet nie ma o czym mówić. Także i tego samego dnia to mi powiedzieli właśnie, że już nie mogę przychodzić. I tak samo mi powiedzieli, że przestali przekręcać Rysia na brzuch, dlatego że to już nic mu nie pomoże. Bo nie ma żadnego znaczenia w jego przypadku. I następnego dnia lekarz do mnie zadzwonił i powiedział, że jest coraz gorzej, także przygotowuje mnie na najgorsze, bo może po prostu he won't survive, nie przeżyje tego. Ale Bóg miał inny plan dla nas i od tamtego czasu, od tego dnia, gdzie nie mogłam przychodzić, starałam się łączyć właśnie na FaceTime, żebym go mogła widzieć i zawsze rano dzwoniłam, umawiałam się z pielęgniarką, potem dzwoniłam zaraz po pracy, żeby mnie połączyli i żebym mogła go widzieć. Pomimo tego, że Rysiu był nieprzytomny, ale wierzę, że mógł słyszeć, bo tak jak pracowałam w domu starców lata temu, wiedziałam, że jak ci ludzie jak umierali, oni zawsze wiem, że słuch wychodzi na końcu, że przestaje działać na końcu, że mogą nie rozmawiać, mogą nie reagować, ale że słyszą. Także tu wierzyłam, że właśnie pomimo tego, że on jest nie pod tymi maszynami i to wszystko, ale że on mnie słyszy, więc modliłam się o niego, czytałam mu te
no, wersety Słowa Bożego, grałam na gitarze. W domu to była zupełnie inna historia, w domu krzyczałam, płakałam, modliłam się, także wszystko co możliwe to robiłam. I wiedziałam, że to jest taka walka, ale to nie jest walka z ludźmi, to jest walka taka między światłem, a taka duchowa bardziej walka, bo w momencie, kiedy chrześcijanie chcą być bliżej Boga i chcą się przeciwstawiać temu złu, to zło sobie na to nie pozwoli, także będą ataki. I ja wierzyłam, że to jest właśnie jedna taka walka, ale też wiedziałam, że Bóg za mnie będzie prowadził tą walkę. Także każdego dnia dostawałam takie złe wiadomości ze szpitala i doszło do tego, że po prostu bałam się odbierać telefonu już, bo pracowałam też cały czas, pracowałam na cały etat, także to mnie tak rozpraszało i po prostu ciężko mi było. Ale wiedziałam też, że nie mogę się zatrzymać, nie mogę przestać, że muszę iść do przodu, nie mogę się cofać. I że muszę walczyć, bo ten, co jest we mnie, jest mocniejszy niż ten, co jest na świecie. Także to była moja taka, jak gdyby, moje takie zrozumienie, co miałam. I wiedziałam, że wierząc właśnie w Boga, że wierząc w Jezusa, który umarł za nasze grzechy, który umarł na krzyżu, to jest, że On, my tylko przez to, że zaakceptujemy Go w naszych sercach, to On w nas mieszka, On w nas żyje tak samo i On nie ma rzeczy niemożliwych do zrobienia dla Niego. I wiedziałam, że miałam takie przeświadczenie od samego początku, że Ryszard jest uzdrowiony, także to tylko jest kwestia czasu, że zacznie się manifestować. Także moja walka się zaczęła. Wiedziałam, że muszę czytać Słowo Boże, wiedziałam, że muszę proklamować uzdrowienie dla niego, obojętnie jakie były raporty od lekarzy. To nie znaczy, że ja byłam jakąś ignorantką, że nie słuchałam lekarza, czy podważałam opinie lekarskie, tylko wiedziałam, że mój Ojciec w niebie jest mocniejszy i jego plan jest inny. Także ponad wszystko. Także nie ma rzeczy, których on by nie mógł zrobić. Bardzo często właśnie przez to takie, że cały czas się napełniałam i słuchałam, w domu nic więcej nie było, tylko byłaś albo właśnie słuchałam jakichś takich uwielbienia, albo słuchałam właśnie takich nauczań. Także przez to Bóg mi też pokazywał pewne wersety, na przykład, żebym była taka bardziej podbudowana. Dawał mi jakieś takie, jak to się mówi, wizje. Po prostu tak jak gdyby przekazywał mi jakieś takie rzeczy, żebym się nie załamywała, żebym po prostu szła naprzód, nie? Żeby mnie wesprzeć. I jedną taką właśnie pamiętam, dostałam taki, że mam przeczytać Ezechiela 37:1. Na pewno wiecie, że to pamiętacie to, że to jest o tym dolina suchych tych kości. I to do mnie tak przemówiło, że jeżeli suche kości przez Słowo Boże potrafiły połączyć się i wzbudzić do życia. Także Słowo Boże ma taką siłę, że będzie potrafiło uzdrowić Rysia. Także to było taki mój jak to się mówi, encouragement, takie zachęta, że mam ufać Bogu więcej i On za mnie, On po prostu mnie przez to przeprowadzi.
1 stycznia 2022 doktor, ja tu pozmieniałam imiona, także, ale doktor E zadzwonił do mnie i powiedział, że Richard ma infekcję w płucach i ma ciężko, oddycha mu się na wentylatorze, także a nic więcej nie ma, tylko znaczy ten respirator, a tylko jest respirator, bo nic więcej mu nie pomoże. Także tutaj ma właśnie problem z oddychaniem, jak jest na respiratorze. Jego nerki są uszkodzone. I co oni mają zrobić, jak na przykład jego serce stanie? Czy mają go wzbudzać do życia? Ja mówię, że nie wiem w ogóle, po co takie pytanie. Wiadomo, że mają go wzbudzić do życia, bo ja chcę, żeby on żył. Także mówię, ja nie chcę rozmawiać na ten temat. I wtedy jeszcze pamiętam, miałam taką koleżankę, właśnie Dorota wczoraj mówiła o niej, co ona powiedziała, że Rysiu tam nie będzie żył, ale ona co do mnie napisała, to ona to ujęła troszkę inaczej. Ona powiedziała, że ja chowam głowę w piasek, że po prostu nie chcę sobie uświadomić, że to nie ma szans, nie? Bo z medycznego punktu widzenia jest tak, jak jest, także nie będzie lepiej, tylko muszę się na to przygotować. I co najbardziej mnie dotknęło, że ja tak właśnie, ona była dla mnie taką pomocą, bo te medyczne rzeczy były dla mnie takie nieraz niezrozumiałe i ja zawsze do niej szybko tekstowałam i ona mi wytłumaczyła, a tutaj to tak jakby mi wbiła po prostu taki kolec w serce i tak mi ja napisałam jej, że ja nie chowam głowy w piasek, ale ja wierzę, że Bóg ma dla niego inny plan i on będzie uzdrowiony. Także mówię, dziękuję za twoje porady. I właściwie na tym się skończyły nasze korespondencje, nie? Ale no i później też zapytałam się lekarza, czy może mu podać. Wcześniej dowiedziałam się przez naturopatę, że witamina C jest też bardzo ważną rzeczą właśnie w takich infekcjach i tym wszystkim. I powiedziałam lekarzowi, żeby podał mu witaminę C. On do mnie powiedział, że w tym COVID protokole oni tego nie podają, bo tego nie ma w protokole. Także ja mówię, ale ja, to jest mój... To jest moja taka prośba, żebyś mu podał tą witaminę C. Jeżeli ma mu nie pomóc, to mu nie pomoże, ale wiem, że mu nie zaszkodzi, także żebyś mu ją dał. To jest taki ociężały trochę, ale powiedział ok. I potem wiedziałam, bo każdego dnia jak dzwoniłam, jak miałam właśnie FaceTime z Rysiem, to zawsze się pytałam pielęgniarki, jakie lekarstwa dostaję. I ona mi właśnie mówiła, że no, także wiedziałam, że podaję mu tą witaminę C. 3 stycznia doktor S zadzwonił do mnie i poinformował mnie, że włożyli mu taki PEG tube do brzucha, to znaczy taką tą rurkę do brzucha, żeby bezpośrednio dostawał jedzenie, żeby było wygodniej. I tak samo wzięli mu tubę, wyjęli mu tą tubę z buzi i włożyli mu tutaj do gardła. Także tu mu przecięli, tak jak ma takie właśnie tutaj taką dziurkę, to mu zostało, ale i przez to do tego był podłączony ten wentylator, ale już nie miał w buzi, tylko miał właśnie tutaj. Także to były takie niby lepsze, nie wiem, jakieś wyjście. To było po 2 miesiącach, jak trafił do szpitala? Nie, to było 3 stycznia, to czyli miesiąc. Po miesiącu ja. Także go trzymali z tą rurą w buzi, ale no a później mu wzięli to. Ale cały czas był na wentylatorze, cały czas był nieprzytomny, bo oni mu podawali takie lekarstwo, żeby był właśnie nieprzytomny, żeby się w ogóle nie ruszał. I to spowodowało to odleżynę, nie? No ja, ale to później trochę.
No i tego dnia też właśnie 3 stycznia pastor ten Janusz i Dorota z Alberty połączyli się ze mną w modlitwach i od tamtego czasu modlili się ze mną codziennie. Codziennie się łączyli ze mną. Ja byłam na FaceTime'ie, a z nimi byłam na telefonie, także oni słyszeli, oni mówili, ale nie widzieli Rysia. Ja miałam go po prostu na screen. Także i modliliśmy się każdego dnia oni ze mną przez chyba, nie wiem, 2 miesiące, dzień w dzień. Także 9 stycznia doktor powiedział, że zmniejszył trochę to sedation, czyli to uśpienie takie, nie? Zmniejszyli mu trochę, ale dali mu przeciwbólowe środki jakieś. A jak się zapytałam po prostu, po co mu dają przeciwbólowe środki, jeżeli jest na takiej uśpieniu, to po co mu przeciwbólowe środki? I tak mu nic nie dają, ale nie dostałam żadnej odpowiedzi. Także to było takie, cały czas po prostu wiedziałam, że muszę trwać w modlitwie i nic więcej nie może mi tutaj pomóc. Także to nie chodzi o to, żeby walczyć z lekarzami ani nic, ale trzeba coś robić, nie? I 11 stycznia połączyliśmy się, to Dorota się połączyła ze mną i taka Bogusia też, ona jest w British Columbia, połączyłyśmy się na FaceTime i modliliśmy się właśnie o Rysia i wtedy Bóg mi dał taką wizję, że widziałam anioły naokoło niego, które trzymały taką ochronną jak gdyby tarczę, było po prostu naokoło niego i a demony latały naokoło tego i rzucały takie kulki, takie z fire, z ogniem. I wtedy, ale ponieważ ta tarcza była naokoło, także to się odbijało, nie było w stanie przedrzeć się. I to mi dało tak właśnie, ta wizja mi pokazała, że te wszystkie takie informacje, co ja dostaję, że dzisiaj ma infekcję, dzisiaj ma następną bakterię, dzisiaj ma jakieś znowu tą gorączkę, albo wymiotował. Także to wszystko dla mnie to było takie jasne, że to właśnie te pociski, które cały czas są, żeby tylko mnie zniechęcić, żebym przestała się modlić, żeby właśnie... Także to takie było żywe dla mnie. I wtedy... Ale Bóg jest naprawdę wierny. Wtedy tak samo pamiętam Bogusia, bo jak się modliliśmy, to ona, to miałyśmy, znaczy modliłyśmy się o uwolnienie, o te odparcie tych ataków takich diabelskich, bo wiedziałyśmy, że to nie jest normalne. I też pytałyśmy się w modlitwach Ducha Świętego, co my mamy zrobić, jak my mamy walczyć tutaj, bo to jest po prostu niesamowite, co się dzieje. I ona dostała też takie słowo, żebyśmy się zaczęły modlić o tą służbę zdrowia całą, żeby jak on tutaj jest, żeby też im dać, bo ci ludzie, oni też są biedni ludzie, bo nie wiedzą, jak sobie mają poradzić z tą pandemią, którą ogłosili, także na pewno mają rodziny swoje, boją się, że mogą się zarazić, różne są powody, ale tak po prostu zaczęłyśmy się o nich też modlić. I też przypomniało mi się, że dobrze by było, żeby, ponieważ w szpitalach są różni ludzie, różne rzeczy się dzieją, także chciałam, żeby miał Biblię w swoim pokoju na łóżku i wtedy pamiętam, poprosiłam jednego z naszych znajomych, bo on był zaszczepiony, żeby zaniósł mu właśnie Biblię do szpitala.
Rysiu zaczynał trochę czuć się lepiej, pomimo tych wszystkich infekcji, bakterii i na tym, że był na tym respiratorze, ale zawsze słyszałam, jak prosiłam lekarza, żeby go odłączył chociaż na parę minutek, chociaż na minutkę, chociaż na dwie, żeby zobaczyć, jak on będzie sam oddychał. Zawsze słyszałam, nie można, bo nie jest jeszcze kandydatem. Także tutaj, tak jak mówię, to po prostu modlitwa. Ja tak też odizolowałam się właściwie od ludzi, bo tylko się kontaktowałam z ludźmi, którzy wierzyli tak jak ja, że to może być ja, że jest uzdrowiony, że tylko modlitwa może przynieść rezultaty, a ludzi, którzy po prostu nie mieli takiej wiary. No ja wiem, że każdy chciał się dowiedzieć, jak Rysiu się czuje i tak dalej, ale ja na to nie miałam czasu, bo ja po prostu pracowałam i musiałam tutaj walczyć, żeby on jak najszybciej wrócił do domu. Także jak pamiętam też, że jednym takim dostałam taki też, Bóg mi przypomniał z Biblii, jak Daniel modlił się przez 21 dni i nie dostał odpowiedzi przez te 21 dni, ale do czego zmierzam, że potem właśnie masz chyba ten werset, nie? Że jak przyszedł właśnie anioł do niego, powiedział, że twoja modlitwa, Danielu, była wysłuchana od samego początku, ale ten Prince of Persia, możesz przeczytać, Daniel 10, 12, 13. 12, 13. To tylko... No to wtedy anioł do niego przyszedł, nie? Wtedy powiedział do mnie: nie bój się, Danielu, bo od pierwszego dnia, gdy wziąłeś sobie do serca to, aby zrozumieć i ukorzyć się przed swoim Bogiem, twoje słowa zostały wysłuchane. A ja przybyłem ze względu na twoje słowa. Lecz książę Królestwa Persji sprzeciwiał mi się przez 21 dni, ale to Michał, jeden z przedniejszych książąt, przyszedł mi z pomocą, a ja zostałem tam przy królach Persji. No to już nie ten, tylko chodzi o to właśnie, że Bóg wysłuchał tej modlitwy, tylko że to nie mogło się zamanifestować, dlatego że były przeszkody, nie? Dlatego tutaj wiedziałam, że tak samo jest z Rysiem, że ja wierzę, że Bóg wysłuchał to od początku, a ponieważ wierzę, że wysłuchał od początku, to wiem, że nie mogę się cofnąć, nie mogę się zatrzymać i muszę iść do przodu. Także... To jest takie ważne słowo, ukorzył się, bo on się ukorzył przed Bogiem, nie? To właśnie, że Bóg pokornych wysłuchuje, nie? Także on się ukorzył, dlatego dostał taką odpowiedź. Później z 19 stycznia następny doktor, zrobili mu taki ten rezonans, to chyba po polsku się nazywa MRI, i pokazało, że ma jakieś małe, jakieś tam takie punkty w mózgu tej krwi, jakieś takie, takie małe, jakby miałe taki mini wylew. No, ale że oni się tym będą zajmować później. Także Rysiu zaczynał być taki bardziej troszkę pobudzony, jak wcześniej, zaczął troszkę kontaktować, otworzył oczy, już zaczął ruszać tymi rękoma, próbował mówić, ale wiadomo, że ten respirator, co miał tutaj podłączony, to mu zatykało, także nie wydobywał żadnego głosu. W każdym bądź razie, także to były takie właśnie, już wiedziałam, że coś zaczyna się manifestować, ale 28 stycznia znowu mu podali większą dawkę tego uśpienia, tak żeby w ogóle się nie ruszał,
bo powiedzieli mi, że sprawdzili mu, pobrali mu test krwi i coś tam im się nie podobało, także te wyniki nie były za dobre, no i wzięli go z powrotem na to sedation. Ale Bóg jest dobry. Także wszystko dzięki Niemu. I tutaj Bóg mi pokazał następne dwa takie wersety ze Słowa Bożego, które mnie podbudowały tak samo. I także co chwila jakoś tak, że Bóg mnie prowadził, że jak zaczynałam tak troszkę, nie to, że rezygnować, ale tak po prostu mnie to przytłaczało. Taka byłam, zaczynałam być zmęczona, słaba się czułam. To dawał mi zawsze coś, co mnie pobudziło znowu i tak, że mogłam dalej walczyć. Także tu był Izajasza 58:11. Masz? I Pan nieustannie będzie Cię prowadził i nasyci Twoją duszę w czasie suszy i utuczy Twoje kości i będziesz jak nawodniony ogród, jak źródło wody, którego wody nie ustają. Izajasza 59:1. Oto ręka Pana nie jest skrócona, aby nie mogła zbawić, ani Jego ucho nie jest przytępione, aby nie mogło wysłuchać. Nie. Taki jest nasz Bóg, nie? Także, ale Bóg, jego raporty nigdy się nie zmieniają i wiemy, że przez te Jego rany i sińce jesteśmy uzdrowieni. Także ja modliłam się o Ryszarda cały czas tymi wersetami i po prostu aplikowałam je 3 razy dziennie, nieustannie. Wierzyłam, czułam właśnie mocno, że Bóg nie zostawi mnie w takiej sytuacji, że jest wiernym i kochającym Ojcem. I tutaj właśnie też, bo miałam, Bóg mi, znaczy to jest moje zrozumienie i wiem, że dużo ludzi właśnie mówi zawsze, no tak, ale jak on jest taki kochany i wierny, dlaczego jeden żyje, drugi umiera, dlaczego to się dzieje, czy tamto się dzieje? Na te pytania po prostu nie jestem w stanie odpowiedzieć i nawet nie mam zamiaru odpowiadać, bo nie ma odpowiedzi na wszystkie pytania. To jest kwestia tego, jak my, co Bóg nam nie daje żadnych chorób, Bóg nam nie daje żadnych, nie atakuje nas, tylko ludzie po prostu bardzo się trzymają tej swojej grzesznej natury, nie chcą się pozbyć tego, co jest w świecie, co świat im oferuje i to nieraz są właśnie takie przyczyny, że coś się dzieje w tym życiu, ale nie chcą iść na tą, po prostu nie chcą z tego zrezygnować, także ja myślę, że ale to, że na przykład ja nie mam odpowiedzi na jakieś pytanie, co mi ktoś zada ze świata, z zewnątrz, znaczy co nie wierzy może w Boga, to w ogóle nie podważa mojej wiary, to w ogóle nie powoduje, że ja przestaję wierzyć, czy jestem jakaś podłamana, że nie mogę odpowiedzieć. Nie, to nie ma żadnego znaczenia dla mnie. Także przez te 2 miesiące rozmawiałam z różnymi lekarzami, z różnymi pielęgniarkami i naprawdę niektórzy byli bardzo przyjemni, niektórzy byli nieprzyjemni, ale mówię ogólnie, to widziałam, że ten strach taki bierze po prostu górę, nie, że nie potrafią sobie poradzić. Tutaj on 30 stycznia doktor znowu zadzwonił do mnie, powiedział, że Ryszard ma dużo tego fluidu, płynu w płucach i nic nie mogą zrobić.
Także, że jest po prostu, jego płuca są gorsze niż były na początku, jak go przywieźli. Także, ale Bóg. Także dla mnie, ja wiem, że ja musiałam słuchać tych raportów, ale to właściwie nie. Właściwie no tak, dochodziło do mnie, ale i też nie dochodziło do mnie, bo ja miałam i co innego w głowie i co innego robiłam. Także później. Bóg właśnie, ale Bóg. Parę dni później ten fizjoterapeuta miał, wzięli go, Rysia postawili w takiej pionowej pozycji i chcieli zobaczyć, jak będzie tolerował, bo jak leży człowiek przez tam, wiesz, dłuższy czas, to po prostu te mięśnia zanikają, wszystko zanika, także wszystkiego się trzeba uczyć od początku, tak jak małe dziecko, nie? Także zaczęli trochę tam coś z nim robić, bo był taki alert, taki po prostu pobudzony i zaczął nawet używać taki, dali mu taki sponge, żeby sobie tam wyczyścił jamę ustną, no, także mógł to zrobić. Także to było takie właśnie trochę jak gdyby takie pobudzenie, taka manifestacja, że coś się zaczyna dziać. I tylko cały czas był na tym respiratorze, także to cały czas miał tutaj i to za niego oddychało, także nie oddychał sam. 4 lutego ta cała liderka tych wszystkich pielęgniarek, bo oni mają takie na piętrze po prostu tego, no, każdego oddziału, ja mają taką swoją tą liderkę, więc ona do mnie zadzwoniła i pamiętam, to był piątek, godzina chyba po 4:00, wiadomo, że do 4:30 pracują, także to było takie dla mnie celowe, żebym nic nie mogła już zrobić. Także zadzwoniła do mnie i powiedziała, że przewożą Ryszarda do Owen Sound, to jest 4 godziny prawie od nas, do innego szpitala, dlatego że tutaj potrzebują łóżko. A jak ja jej powiedziałam, że nie mogą tego zrobić, dlatego że ja nikogo nie mam w Owen Sound i ja tylko jestem jedna, nie mam tutaj rodziny, także nie mogą go tam przewozić. Ja się nie zgadzam na to. Ona do mnie powiedziała, że to nie ma znaczenia, czy ja się zgadzam, czy nie. Ja mówię, przecież ja jestem żoną, ja mam, takie tutaj w Kanadzie potrzebne są takie te power of attorney na ten, czyli takie upoważnienie, że jak się po prostu, jak ktoś jest nieprzytomny, no to ty podejmujesz decyzję, nie? Ale ona do mnie powiedziała, że to nie ma znaczenia, czy ja mam, czy ja nie mam, po prostu to już jest postanowione. I ja mówię, a kto to postanowił? Ona mi powiedziała, że to dyrektor szpitala. Także nic właściwie nie mogłam zrobić. Zadzwoniłam tylko do syna, bo byłam, no, płakać mi się chciało, nie? I byłam taka sfrustruowana. Także zadzwoniłam do niego i Greg mi mówi, że mamo, może akurat to jest w planie Bożym, żeby on tam pojechał. Czasami w mniejszych miastach jest lepsza opieka, bardziej dbają o tych pacjentów. Także mówi, może akurat tak ma być, nie? No i tak troszkę się uspokoiłam, ale, ale Bóg jest jednak, jest wiernym Bogiem. W tym dojechał do, znaczy zawieźli go do Owen Sound 6 lutego. Także tam w momencie, kiedy go tylko przywieźli, jak zadzwoniłam, ten lekarz, byłam z nim na FaceTime z Ryszardem i ten lekarz podszedł właściwie i przedstawił się do mnie na tym ekranie i ja mówię, doktorze, to jaki jest plan? A on do mnie mówi, żeby go zdjąć z tego wentylatora, z tego respiratora jak najszybciej, żeby zaczął sam oddychać i mówi, żeby jak najszybciej poszedł do domu. Także jak to usłyszałam, to mówię, yes! To jest najlepszy, co mogłam usłyszeć do tej pory od lekarzy, nie? Także pomyślałam sobie, że faktycznie, no, było to w Bożym planie, nie? Że go wywieźli tam, pomimo że jest daleko. I, no, i od tego, i jak właśnie 6 lutego,
do następnego dnia zaczęli go powolutku odłączać, czyli odłączali go od tego głównego takiego i tu mu przykładali taką maskę. Ta maska była połączona, że tlen mu dochodził. To nie była taka normalna maska, jak na przykład ktoś, co tam wkładają mu te takie prąd, nie, do nosa, tylko to była taka tutaj, na całe te trachea, oni to nazywają, no ale po prostu mocniejsza trochę, nie? Ale nie taka jak wentylator. No i tak powoli, powoli, każdego dnia zaczęli mu trzymać go dłużej, potem mi mówili właśnie, że tyle i tyle godzin. Raz pamiętam, się połączyłam, to posadzili go na wózku, także siedział na wózku już. Także to było takie dla mnie naprawdę budujące i nawet ta opieka była bardzo dobra tam w tym szpitalu. I nawet pielęgniarka mnie się pytała, co on lubi słuchać, na przykład, czy co oglądać, to mu dali iPada, żeby po prostu mógł sobie słuchać jakiegoś uwielbienia. Powiedziałam, że on lubi tego Kamińskiego, Jakuba, nie? Jakuba Kamińskiego, także to ona nam napisała na tablicy. No i później zadzwoniła nawet do mnie któregoś dnia i mówi, że, a to było w trakcie pracy, także mówię, nie bardzo mogę rozmawiać, nie? Ale ona mówi, o sorry, ale chciałam tylko ci ten pokazać, bo włożyła mu taką tutaj, zakorkowała ten otwór, że mógł wydobyć głos, także mówił, ale to było takie niewyraźne, także ja tam nie chciałam go, żeby się zniechęcał, także mówiłam, Rysiu, to widocznie ten connection jest, nie jest dobry, także no, żeby go nie ten, ale no, w każdym bądź razie... No, mówię, a ona mnie nie rozumie. Także on się denerwował, nie? I dlatego mówię, wiesz, to chyba ten iPad i ten... W każdym bądź razie, no, ale to niestety, to szczęście też nie trwało za długo, bo 16, to tam był 10 dni, ale 16 właśnie przetransferowali go z powrotem do Hamilton, tego szpitala, bo powiedzieli, że tam się zwolniło łóżko, a tutaj lekarz nie mógł po prostu trzymać z innego rejonu, bo musi mieć miejsce dla swoich, nie? I go przewieźli, także, ale to już było, jak wyjeżdżał, już był na takim etapie, że był na tej trachea mask, na tej właśnie na twarzy, był odłączony z wentylatora, miał taką tą valve, że tu mu zatykało i jego tlen był 96-97% i był taki alert, także, ale to nie trwało długo, dlatego że w momencie, kiedy przyjechał do Hamilton, zrobili po prostu, transferowali go tam parę razy w ciągu 6 dni, chyba był w czterech miejscach na różnych tych oddziałach, ale co chciałam powiedzieć tutaj, że od razu wzięli go na, dali mu jakiś antybiotyk, bo powiedzieli, że jakiś tam nowy problem jest właśnie, że wzięli go na morfinę, dali mu więcej takich tych przeciwbólowych środków i wzięli go, znowu uśpili kompletnie. Także jak ja się połączyłam z nim, bo ja widziałam dzień przed, zanim go wywieźli do Hamilton, widziałam go w Owen Sound i potem następnego dnia, jak się połączyłam, widziałam, że coś jest nie tak, dlatego że mówię, tu był alert, a teraz już jest jakiś śpiący. Ja mówię, co się dzieje? No i rozmawiałam właśnie z lekarką i ona wtedy mi powiedziała, że dali mu właśnie ten sedation, że dali mu morfinę, a poza tym mi powiedziała, że ma taką otwartą ranę na pośladku, ale mówi, że na razie się koncentrują na oddychaniu. Także ja wtedy jej powiedziałam, ponieważ jeszcze nie mogłam iść do szpitala, powiedziałam, że mają przestać mu dawać morfinę i nie ma być sedated. Ja chcę normalnie z nim rozmawiać, bo on już był na tyle taki otrzeźwiony, pobudzony, że normalnie reaguje. A mówię, a jak będzie w bólu, to on powie, bo na tyle był już świadomy. Także to było moje takie
co jej mogłam powiedzieć przez telefon. Nie wiedziałam ja, co ona zrobi, no ale w każdym bądź razie musiałam tak zareagować, nie? Potem... Jego wybudzili? Powiedziałeś, że go uśpili. To wybudzili go potem? Tak powiedziałaś, to wybudzili go? Znaczy, to mu przestali dawać, nie? To sedation. Bo to sedation powodowało, że on, wiesz... On był taki, on wtedy się nie ruszał, także wiesz, jak dla nich do mnie. Ja, bo nikt nie musiał przychodzić, nie musiał sprawdzać, a wiesz, a jakby go mieli, że on się, bo wiesz, bo on jak był już taki alert, jak był pobudzony, to on na przykład ruszał tutaj te rurki, nie? Także przeszkadzało mu to, ja potem na palcu miał, wiesz, do badania tego testu. Także ja, no to był alarm, ale wiesz, jak jest mało ludzi w szpitalu, mało obsługi, to ten alarm może wyć, nie? I dlatego jak śpi, to jak człowiek śpi, no to nie jest ciężarem, nie? Ja. Także, no, w każdym razie... Także, ale mówię, ogólnie zaczęło się coś dziać i ponieważ tam go zdjęli z wentylatora, to tutaj nie mogli, tego respiratora, to respirator chyba, to oni, to wiesz, no nie mogli go z powrotem na to wrzucić, nie? No bo ja już widziałam, w jakim on był stanie. Później, tutaj był, on miał taki... ale poszedł do łazienki teraz, także spirytualny taki experience, przeżycie miał takie, ale... To powie, jak przyjdzie. Ale w trakcie, jak był uśpiony, tak? Tak. Znaczy on wiesz, on mi to powiedział, to było jak on był uśpiony, jak był nieprzytomny, to miał właśnie takie przeżycie, ale on mi to powiedział, jak ja już przyszłam do szpitala, nie? Także mi opowiadał właśnie, co się działo. Także tutaj... także już powoli zaczęło się troszkę zmieniać na lepsze. Jeszcze cały czas go trzymali na tej masce. Nie mogli, tak mi mówili, że nie mogą od razu tego zdjąć, ale na przykład miał, na początku miał ten worek taki na mocz, nie? Na mocz. A potem któregoś dnia właśnie się połączyłam i patrzę, że on używa butelkę. Ja mówię, to już tego nie masz? On mówi, że nie. I taki zadowolony był. No, a też właśnie mi powiedziała pielęgniarka, że no, jak mu to wyjmą, to on potem będzie pod siebie robił, że a tu nic nie robił. Także to nie miało żadnego znaczenia. A chcesz powiedzieć teraz ten swój taki spiritual, czy chcesz później? Dobrze, no to jak już... Nie bo akurat to, jestem na no tym. Tak, dobrze, no. Na no tym. Bo, tym. Bo tak. A takie miał. Z mojej strony, bo to jest epy przeżycie, nie? Ale to ja w tym czasie, jak byłem nieprzytomny, to miałem wiele takich przeżyć duchowych, wiecie. Także nawet koleżanka mi powiedziała w tym kościele, co chodzimy, żebym zrobił drugą część tego, nie? Bo to z mojej strony. Ale jeden taki. Jeden taki właśnie. Chciałem, że może leżę na łóżku. Moje ciało leży i obok mnie stoi pielęgniarz i ja stanąłem obok niego, ciało leży, nie? I monitory są wokół, nie? I ten pielęgniarz tak patrzy, że oddychanie, zrobiła się kreska i jak serce pracuje, to też jest taki ten i też kreska. I tak patrzy na mnie, widzi mnie, bo to jakoś tak duchowo dziwne, patrzy na mnie i mówi, słuchaj, ty nie żyjesz. No ja tak patrzę, no i wiecie, no i po jakimś czasie było takie bip i się wzbudziło wszystko. Zaczęło pracować od nowa, tak jak przedtem. Także oddychanie i serce wróciło do... Także ja też wróciłem. No. Także no, to tutaj właśnie wyjęli mu to, a normalnie się mógł załatwiać, ale oprócz tego miał oczywiście pieluchę, także nikt tam się nie przejmował.
Potem wzięli tak samo 28 lutego. Już mógł oddychać sam, także tylko miał taki właśnie ten tlen, co normalnie się podaje ludziom. Taki w nos wkłada się takie te prąs, takie normalne, nie? Ten tlen, co ludzie chodzą z tym po tym, także miał już taki, tylko był na tym i to też od czasu nieraz sobie wyjmował to w ogóle i nie potrzebował, nie? Także było lepiej. No, wyjęli mu tą właśnie tą trachię, mu wyjęli i tak samo mu powiedziała mi, że właśnie jak mu to wyjmą, to może nie będzie musiał się uczyć od samego początku jeść, tak jak właśnie dziecko małe, i nie będzie mógł mówić, ale to było wrong, bo God jest lepszy, nie? Także Bóg wie. Także normalnie jadł, normalnie karmił się, normalnie rozmawiał, także nic nie było, żadnych takich przeszkód. Ale ponieważ to już trwało, bo to trwało 3 miesiące, nie? To już był koniec lutego i ja nie mogłam iść, także już mnie tak zaczynało to naprawdę, tak jak właśnie widziałam, że on nieraz dzwoni, że nie ma, bo mi mówił, że czeka na pielęgniarkę tyle czasu, że wiesz, no ma tą pieluchę i to takie było bardzo takie poniżające dla człowieka, że musi, wiesz, załatwiać się w pieluchę, że czeka, że aż go ktoś przyjdzie i przebierze. I raz mi powiedział, aż mi się normalnie płakać chciało, mówi, że przyszła i z taką miną, że ona znowu musi, mówi, znowu się załatwiłeś. Tak jakby, wiesz, człowiek chciał specjalnie, jakby mógł, jedna mu powiedziała na przykład, że tu jest łazienka, możesz iść i się załatwić. I ja wiesz, no ja mówię do Rysia, że może akurat nie wiedziała, że nie możesz chodzić, także wiesz, musimy wybaczać, nie? Ale także było takie poniżające trochę, ale mówię, Bóg jest kochany. Także już myślałam, że mówię, załatwię sobie albo ten papier, żebym mogła wejść do tego szpitala, albo jakoś już próbowałam, bo słyszałam, że mogę jakoś na oddział sercowy taki, że jestem, że po prostu mam jakiś problem, że wtedy będę mogła wejść. I wtedy z tego zobaczyłam sobie na mapie, jaki jest rozkład, jak będę mogła przejść z tego działu na inny, nie? Ale z drugiej strony mówię, tego papieru nie mogę załatwić, bo to jest przeciw mojemu w ogóle, to wtedy tak jakbym nie ufała Bogu, nie? Jeżeli ufam Mu, że On wszystko tu załatwi, że On walczy za mnie, to nie mogę tego zrobić, także to odpadało, nie? No i dalej byłam w takim punkcie, że nie wiedziałam, co mam zrobić. I tego dnia, pamiętam, dostałam tekst z naszej tej grupy na czacie. Ta jedna właśnie dziewczyna napisała mi, że mówi, Ewa, zobacz na website, bo Hamilton, te science, te wszystkie te działy, te restrykcje znoszą i prawdopodobnie ci, co nie są zaszczepieni, będą mogli iść od 1 marca. Także faktycznie sprawdziłam na tym i mówię, yes! Także idę po tym, od razu po pracy, kończę pracę i jadę do szpitala. No i tak było, 1 marca i mówię, Bóg jest dobry, także rozwiązał mi problem. 1 marca 2022 roku te właśnie były zniesione, pojechałam do szpitala i wtedy Rysiu nie wiedział, także był zaskoczony, ale to, co ja zobaczyłam na przykład, to też mnie zaskoczyło. Tylko że w złym takim trochę sensie, bo kiedyś pracowałam w nursing, w domu starców i dbałam o starszych ludzi, także mówię, ludzie mieli po 80-90 lat, ale w życiu przez te 12 lat, co pracowałam, nie widziałam w takim stanie ludzi, jak zobaczyłam własnego męża. Jego nogi to było tak jak takie krokodyla, takie te skorupy, te łuski, to on miał całe nogi takie pokryte
takimi łuskami dosłownie. Miał paznokcie brudne, długie, włosy miał długie, a skórę miał taką, tak jak wiesz, jak się nie myjesz, no to tak jak dzieci mają taką ciemieniuchę, nie, na tym, to on miał takie właśnie na całym tym swojej, tej głowie. No i mówi do mnie, że nogi jego, on tak czuje, że takie jakby tony ważyły te nogi, nie może podnieść. Także zaczęliśmy swoje taką rehabilitację i teraz mówię, już będę tutaj codziennie, także będziemy razem, będziemy się modlić, będziemy ćwiczyć, będziemy wszystko robić. No i tak się zaczęło nasza taka rehabilitacja, ale jeszcze zanim właśnie tego samego dnia ja mówię, jaki Bóg... Robiła masaże na te nogi, sorry, bo kompletnie one były takie ciężkie, nie mogłem w ogóle... No, nic robić. I tak jak kamienie twarde. A co z tymi czarnymi paluchami? No to zaraz ci powiem. Ale tutaj jeszcze właśnie tego samego dnia, tego 1 marca, pamiętam, że dojechałam tam, bo akurat to blisko było, w 4:30 od razu skończyłam pracę i pojechałam, to na 5:00 już tam byłam. I akurat, ja mówię, to nie ma, u Boga nie ma przypadków, nie? Wszystko jest zaplanowane, także on mnie tam postawił w tym czasie, kiedy miałam być. Przyszła pielęgniarka, ze strzykawką i chciała mu wstrzyknąć, bo on miał te IV jeszcze, także wstrzyknąć mu insulinę. Ja mówię, co ty mu tutaj chcesz dać? A ona do mnie mówi, że no bo on miał niski cukier dzisiaj. A ja mówię, ale mój mąż nie jest cukrzykiem. Ona, no to wtedy ona do mnie tam podała jakieś imię i nazwisko. Ja mówię, że nie, to jest Ryszard Lewandowski. Także mówię, masz złą osobę, to na drugi raz, jak przyjdziesz, to on ma taką bransoletkę tutaj na ręku, to przeczytaj, jak on się nazywa i wtedy będziesz aplikowała jakieś lekarstwo. Także ja mówię, to był następny znak od Boga, że on jest cały czas z nami. Kontroluje. I cały czas czuwa nad ja nami. Ze szpital w Hamilton, tak? Yeah. Najlepsze. Nie. Także no i tutaj i tutaj się dowiedzieliśmy właśnie o tej tej ranie taką, co ma na pupie, także, że była zainfekowana, także ma dostawać antybiotyk. Jego palec był dalej ten taki czarny i był u nogi, także to na to zaczęliśmy brać taki olejek, witaminę E, ale taki zagęszczony takie i codziennie mu smarowałam te palce. A i potem to coś, co sama wymyśliła, żeby to dawać? Czytałam, po prostu, nie lekarz. Amputować mówiłaś. No ja, chcieli mu amputować, dlatego, że były, bo był czarny, nie? Bo był czarny tutaj cały ten i jeden palec u ręki chyba miałeś, nie? Ten, no. Także, no i to wszystko, wiesz, wszystko się zagoiło, także żadnych palcy, nic mu nie amputowali. Potem... Co? Ty mówisz, że odleżynę miał, nie? Ja, odleżynę miał na tym właśnie, na pupie i powiedzieli mi, że odleżyna to zawsze jest jak... Przy COVID-zie. Ja, przy COVID-zie, że to właśnie zdarza się przy COVID-zie. No więc ja im powiedziałam, że z tego co ja wiem, że odleżynę to się dostaje jak się leży w łóżku bardzo długo i nikt nie przekręca tej osoby. Także w ten sposób robi się odleżyna, ale mówię, żeby odleżyna się zrobiła, że palec wchodzi tam do środka, bo jest aż do kości, to mówię, to chyba coś musi być więcej. Także, ale nie ma znaczenia, bo to nie jest w tym, nie jest w tym rzecz, ja nie chciałam się z nimi kłócić ani nic, tylko po prostu wychodziło, coraz więcej się dowiadywaliśmy, bo nie wiedzieliśmy dużo rzeczy na początku. W każdym razie
Tak jak mówię, ja nic więcej nie robiłam, tylko napełniałam się Słowem Bożym. Jak wracałam po szpitalu, zjadłam coś i po prostu czytałam, słuchałam, zanim poszłam spać. Potem 7 marca rozmawialiśmy ze specjalistą od tej rany, więc on nam powiedział, że on widział gorsze. Także nie bardzo wiem, czy to miało dla mnie być jakimś takim pocieszeniem, że to nie jest jeszcze najgorsze, czy nie mam pojęcia, po prostu nie rozumiałam tego, ale dostał 6 tygodni antybiotyk na 6 tygodni i potem powiedzieli, że zrobią taki assessment znowu. A 10 marca doktor znowu do mnie zadzwonił, powiedział, że ta rana jest bardzo głęboka, że dochodzi właśnie aż do kości, no i będą zmieniać mu te opatrunki i będzie na antybiotyku, że mają nadzieję, że ten antybiotyk pomoże, także będą monitorować. Potem wyjęli mu tą właśnie tą trachię, to już mówiłam. 18 marca lekarz mi powiedział, że ta rana się goi. Dziwne takie dla mnie było, no ale że 10 marca była aż do kości, a 18 marca była już tylko na 2 cm, także... Ale mówię, możliwe, że się goi, bo ja wiem, że wiesz, Bóg wszystko może, tylko że tutaj bardziej mi się wydawało, że po prostu nie mówią mi od razu całej prawdy, nie? I takie miałam, moje takie odczucie było. W każdym bądź razie miałam właśnie takie informacje, że ta rana się dobrze goi. A potem było jeszcze taki jeden jeszcze epizod mieliśmy 30 marca, gdzie Rysiu 2 dni wcześniej zgłosiłam, że ma właśnie taką wysypkę na całym ciele, także powiedziałam, od czego to jest. Może być jakieś takie skutki od tych leków, bo wiadomo, no tak go faszerują tymi antybiotyk za antybiotykiem, bo infekcja za infekcją i bakteria i nie wiadomo co. Także, że może akurat od tego już to ciało ma dosyć, mówi, że dosyć tych leków, nie? Ale nikt na to nie zwrócił uwagi, także jak przyszłam 30 marca, w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje, jak popatrzyłam na niego, on się cały trząsł, tak się trząsł, nie mógł, miał jedzenie przy sobie, tego widelca nie mógł w ogóle utrzymać w ręku i ja mówię, co się dzieje z tobą? A on mówi, że nie wie, że po prostu tak się źle czuje. No i poleciałam szybko do tego, do dyżurkę. Ale tam nikogo nie było, żadnej pielęgniarki, także poszłam dalej, żeby poszukać kogoś, powiedziałam, że potrzebuję lekarza od razu, a lekarz jest zajęty. Ja mówię, nie ma, to obojętnie kto, żeby przyszedł, żeby zobaczył, co się dzieje z moim mężem, bo jest coś się dzieje. No i wtedy, i faktycznie, jak już przyszli, to wszyscy przyszli wtedy i zrobili mu badania, i badanie krwi, i potem prześwietlenie, i no i następnego dnia w ogóle nie poszłam do pracy, zadzwoniłam, że muszę jechać do szpitala, bo coś się dzieje. Także cały dzień tam byłam w szpitalu i w życiu nie widziałam tylu lekarzy i pielęgniarek w jednym czasie. Także wszyscy się zainteresowali. No i się okazało, że miał po prostu, były te skutki uboczne tego antybiotyku, który mu podali. Także... przestali mu dawać ten, bo dawali mu do żylni, to przestali mu dawać do żylni i zaczęli mu podawać do ustny, nie? Także było lepiej. A ta rana niby według nich była głęboka, no ale była niby mniejsza, czyli na zewnątrz się zmniejszyła, ale wewnątrz była taka sama. Także oni wkładali taką taśmę tam do środka, żeby to niby zabijało te bakterie. W każdym bądź razie no to tak było robione i potem... Ale ponieważ ten Rysiu właśnie już zaczynał nabierać trochę siły, bo zaczął normalnie jeść też, także
tutaj powiedzieli w tym szpitalu, że przetransferują go do San Joseph, tak samo w Hamilton, w ciągu paru dni, bo tam będzie miał więcej fizjoterapii, żeby właśnie mógł dojść do siebie, bo on nie mógł chodzić i nie mógł właściwie... Także od początku uczył się chodzić, mógł tylko... Siedziałeś wtedy na... Skóra mu tak wisiała, nie? Tutaj. Także mógł usiąść na... Bo jak ja przychodziłam, to zawsze mówię, to teraz będziesz już siedział i będziesz jadł, nie będziesz w łóżku, tylko na tym, bo wiesz, ta rana też nie mogło być taki nacisk, nie? Także musiał, no ale jak leży, no to trudno, żeby nie było, nie? W każdym razie mógł się przekręcać z jednego boku na drugi bok, mógł się podciągnąć, jak mu mówiłam, żeby się podciągnął do góry, bo jak robiliśmy, masażowaliśmy te nogi i smarowaliśmy, nie? To wiesz, żeby mógł się podciągnąć do góry, potem siadał już na brzegu łóżka i normalnie jadł posiłki na siedząco, tak, ze mną. Później taki mały rowerek mu kupiłam i wkładał nogi i pedałował, nie, żeby, wiesz, na tyle, ile mógł tolerować, no ale to był taki początek, bo wiadomo, że nie będzie miał tu nie wiadomo ile fizjo, nie, bo nie ma ludzi. I tutaj fizjo też przychodzili i tak czasami go stawiali też i patrzyli, jak właśnie toleruje. Potem nieraz go zostawiali na wózku i on sam już, a nie, to już to było chyba w San Joseph, to na początku kwietnia, 4 kwietnia przewieźli go właśnie do San Joseph i tam zaczęli z nim robić właśnie, zaczęli z nim troszkę chodzić, także zrobił parę kroków i wózek po prostu miała za nim zaraz, żeby mógł usiąść w razie czego. I ja tak samo to zaczęłam robić sobota, niedziela, jak byłam, to robiliśmy to, pomimo że tam powiedziała mi, że rodzina nie może, no ale i tak robiliśmy. Także w ten sposób mieliśmy więcej tych ćwiczeń i on tak bardziej mógł dochodzić do siebie. Także Rysiu był coraz mocniejszy, nabierał trochę siły, no i miał dwie osoby asystent. Także, ale nieraz jak go zostawili właśnie na wózku, to on się sam przetransferował z wózka do łóżka, nie? I tam sobie dał radę, także było dobrze. Później jakoś tak, że my cały czas modliliśmy się o niego, wszyscy, ja wiem, że i w Hamilton w kościele, i ja mówię, i w Toronto, i w Ontario, i w Albercie, także masa ludzi naprawdę to byli, no ja wiem, no ja mówię to już tak, wiesz, ogólnie, no bo imiennie to wiesz, trudno, ale mówię Ontario całe i... Także no jest naprawdę, byłam takie, czułam właśnie taką pomoc, nie? Że to nie jestem tylko sama w tym, nie? A później właśnie pod koniec kwietnia to mi znowu powiedzieli, że tam jest jakaś bakteria nowa w tej ranie, także większość takich... To nie była już dla mnie taka nowość, już tak można powiedzieć, że się człowiek przyzwyczaił do tych takich raportów, że wiadomo, że nic ciekawego mi nie powiedzą, także robiliśmy swoje, także robiliśmy ćwiczenia na tyle, ile mogłam, także mu pomagałam i Rysiu tak samo, modliliśmy się, tam czytaliśmy już w tym. On miał tego iPada też, także on też mógł sobie popatrzeć i posłuchać czegoś. Także tutaj moja ta właśnie butelka Bożego lekarstwa, która była aplikowana 3 razy dziennie, zaczęła pracować, bo mogłam widzieć właśnie te rezultaty i Bóg mi dawał tą siłę, bo Jego słowo tylko mi dawało siłę, bo teraz jak patrzę tak z perspektywy czasu, to naprawdę nie wiem jak ja to robiłam. Także tylko dzięki Niemu, bo moja dzienna taka rutyna to była bardzo taka, jak to się mówi, taka prosta. 4 godzin, ja 8 godzin pracowałam, a potem jechałam do szpitala. Także, a potem wracałam
i szłam spać, nie? Także, bo zależało mi na tym właśnie, żeby jak najszybciej wyciągnąć Rysia ze szpitala i ten, żeby miał, żeby już nie było tych infekcji, bo wiedziałam, że te wszystkie infekcje to są ze szpitala, także nie, to nie są, że on sam jakoś je dostaje, tylko po prostu to, co się dzieje. I to nie to, że ja napadam na szpitale, bo moja mama też była pielęgniarką przez 30 parę lat i mówi, że zawsze w szpitalu są infekcje. No nie ma takiej możliwości, żeby zdezynfekować wszystkie ściany i wszystko, co ten. Także zawsze coś jest, nie? Także Bóg, ja mówię, Bóg ma plan i pomimo, że wydaje nam się, że na przykład czegoś nie widzimy od razu, to nie znaczy, że Bóg nie słyszy, to nie znaczy, że Bóg nie pracuje, bo On cały czas pracuje i nigdy się nie męczy. Także to jest niesamowite, nie? I to, że nie odpowiada od razu na nasze modlitwy, to nie znaczy, że nas nie słyszy. To nie jest prawdą, nie. Że on po prostu zna naszą przyszłość i wszystko co się dzieje, to jest w Jego czasie, nie w naszym czasie, bo Jego czas jest najlepszy. On po prostu wie, co będzie następowało po danym po danej rzeczy. Także wiedziałam, że muszę tylko wierzyć w Jego Słowo i muszę Mu ufać i to jest jedyną moją taką drogą i Bóg jest wierny i dokona cudu kompletnego. Także w tej chwili już Rysiu nie był na takim etapie, że może na przykład się nie obudzić następnego dnia. Także to już był taki właśnie cud, że on żyje. I Bóg każdego, ja byłam w Słowie Bożym właśnie każdego dnia, to było taki mój pierwszy taki, jak gdyby takie moje śniadanie, pierwszy posiłek dzienny. I tutaj pamiętam, czytałam Psalm 121, 1:8, też właśnie taki, co mnie... 121? Ja, 121, 1:8, to jest taki... Oczy moje podnoszę ku górom, skąd przyjdzie mi pomoc. Moja pomoc jest od Pana, który stworzył niebo i ziemię. Nie pozwoli zachwiać się Twojej nodze. Twój stróż nie drzemie. Oto ten, który strzeże Izraela. Nie zdrzemnie się ani nie zaśnie. Pan jest Twoim stróżem. Pan jest Twoim cieniem, Twoim po Twojej prawicy. Słońce nie porazi cię za dnia, ani księżyc w nocy. Pan będzie strzegł od wszelkiego zła, on będzie strzegł twojej duszy. Pan będzie strzegł twojego wyjścia i przyjścia, odtąd aż na wieki. Amen, amen. Także wiedziałam, że Bóg chce, żebym koncentrowała się na Nim, a nie na problemie, jaki mam, żebym nie patrzyła na to, co mam zrobić. Znaczy, tu próbuję, bo to jest to świadectwo, ale to jest napisane po angielsku i taka próbuję przetłumaczyć to. Także koncentrować się nie na tym, co przechodzę. No, focus on what I'm going, co zrobię, a nie na tym, co przechodzę. I koncentrować się na Bożych obietnicach, a nie na tym procesie całym, że Jego Słowo jest właśnie tą bronią w tej całej walce. Także tutaj to już właśnie było takie, jak gdyby, takie zakończenie nasze, że gdzie przez to najgorsze właśnie przeszedł Rysiu i tak czekaliśmy, bo próbowałam na własną rękę tak załatwić pielęgniarki i ten, żeby ktoś przychodził do domu, już mówię, weźmiemy łóżko, wypożyczymy i tak pytałam się wszystkich, kto może mi cokolwiek, kogo zna, żeby właśnie ktoś przychodził, ale
ten taki home care, jak tutaj jest, ten domowy takie z okolicy, nie, to oni po prostu, ona mi mówiła, że tak jak rozmawiałam, nie mają ludzi, także nie są w stanie mi obiecać, że ktoś na przykład przyjdzie i mi pomoże zająć się mężem czy pielęgniarka, bo jeszcze wtedy te opatrunki musiał mieć zmieniane i tak dalej, także no, w każdym bądź razie, także to właściwie odpadło, bo mówię, nie dam sobie sama rady. I poza tym Rysiu też nie chciał, bo mówi, że to będzie dla ciebie za bardzo takie, za bardzo obciążające, pomimo że, bo pracuję, wiadomo, muszę pracować, bo on nie pracował tyle miesięcy, także a jak się ma własny biznes, no to niestety nie pracujesz, nie masz pieniędzy, nie? Nikt ci ich nie da. Także była tylko moja pensja, ale jest okej. Okay. Także tutaj tylko cały czas wiedziałam, że nie ma cofania się do tyłu, tylko idziemy naprzód cały czas. Także 27 maja poinformowali nas, że możemy zabrać, mieliśmy rozmowę właśnie z tym medycznym całą grupą zespołem. Tych lekarzy, z tych zespołem. No i powiedzieli, że może być zabrany do domu. Także nie był za mocny, nie mógł chodzić daleko, mógł zrobić tam parę kroków, nie? Tam przechodziliśmy z tym chodzikiem. Miał tlen ze sobą, także musieliśmy mieć tą bańkę taką nosić ze sobą. I tak się zastanawiałam, jak on wsiądzie do tego samochodu, co my zrobimy, jak ja go przywiozę, ale wtedy pamiętam, rozmawiałam z mamą i moja mama mówi: Ewa, to czy ktoś pojedzie z tobą po niego? A ja mówię, że nie, że sama pojadę. Ona mówi: no to jak sobie dasz radę? Ja mówię, że nie wiem, ale nie martwię się tym, zobaczymy, nie? No mówię, że Bóg jest dobry. Także, no i pojechałam po Rysia i sam wsiadł do samochodu bez problemu. Przyjechaliśmy do domu, tylko czuł się taki, pamiętam jak wszedł do domu, to tak się czuł, jakby nie był w swoim domu. 6 miesięcy jednak nie był, nie? 3 miesiące praktycznie, no 2,5, nie pamięta w ogóle, co się z nim stało. Także te 2,5 miesiąca to ma wyrwane z życiorysu, jak to się mówi, bo nawet nie wiedział, jak, że go karetka zabrała, co się działo przedtem. Także on nie ma tego, nie pamięta tego w ogóle. No, ale także mówię, przyjechaliśmy do domu, miał chodzik, dostaliśmy na jeden miesiąc z tego home care całego, dostaliśmy chodzik i dostaliśmy taką komodę, gdzie można właśnie takie podwyższenie na toilet, żeby mógł się załatwiać, bo było wyżej, lepiej wstać, no i mieliśmy ten tlen. Także to dostaliśmy. Pierwszy miesiąc był za darmo, a potem tam nas po prostu brali nam tam jakąś sumę. W każdym bądź razie tlen był za darmo. A, no, ale Bóg, co Bóg zrobił? Bóg dawał mu siłę codziennie, także zaczęliśmy ćwiczenia sami w domu też coraz więcej i poza tym zupełnie w domu jest inna sytuacja, bo może zjeść co chce, może sobie posłuchać czegoś, może się zrelaksować, nie musi być, nie słyszy tych dzwonków cały czas, także zupełnie inna atmosfera jest w domu niż w szpitalu, nie? W każdym bądź razie, ale zaczęliśmy chodzić też, ponieważ miał tą otwartą ranę na pupie, także musieliśmy chodzić do takiej specjalnej kliniki, na właśnie co się specjalizuje w tych ranach takich otwartych. No i wtedy pamiętam, jak poszliśmy, dowiedzieliśmy się całej prawdy. Także ona, nawet ta pielęgniarka, ona nawet nie, ona tylko się zapytała, pamiętam, skąd on ma tą ranę. I ja mówię, że był w szpitalu przez 6 miesięcy, więcej nic się nie pytała.
Także to mi dało też do zrozumienia, że oni zdają sobie sprawę, co się dzieje, nie? I, no, i mówi tutaj, że od razu musimy zmienić ten proces taki, co będziemy robić. I mówi, że ona mi da te wszystkie, ona mi pokaże, że przyjdę ze dwa czy tam trzy razy, bo to wszystko było w ciągu dnia. Ja nie byłam w stanie nie pracować i nie byłam w stanie co chwila się zwalniać, bo wiadomo, no muszę wykonywać też swoją pracę, a już nie miałam w ogóle urlopu, wszystko wykorzystałam, także nie mogłam, bo wzięłam parę dni wolnych, też jak wychodził, żeby z nim być w domu i tak dalej. W każdym bądź razie to ona mi pokazała, dwa razy chyba mi pokazała właśnie, jak mam robić ten opatrunek, potem mi dała wszystkie te supplies i co tydzień przychodziłam tylko na takie sprawdzenie, nie, jak gdyby. No i potem... Co ja właściwie, także to było takie nasze zakończenie, jak Rysiu wyszedł, także wyszedł z tą raną tylko, no i wiadomo, no nie mógł jeszcze dobrze chodzić, ale z dnia na dzień coraz więcej nabierał siły, potem odstawił ten chodzik, zaczął chodzić sam, także było coraz lepiej, ale co tutaj chcę powiedzieć, że jak kiedy ufamy Bogu całym naszym sercem, to on po prostu zaopiekuje się nami. I przez te 6 miesięcy dużo się nauczyłam. Bóg mi pokazał, że Jego słowo jest prawdziwe, że On jest zawsze ten sam, On nigdy nie kłamie, a jego słowo nigdy nie wraca do Niego puste. Z tym, czym wysyła swoje słowo, to nie jest voided, nie jest puste, nigdy się nie zmienia, a zawsze wykonuje jakąś pracę. Nie ma, tak jak tutaj właśnie, bo to jest też do ludzi, którzy, ja wierzę, że Bóg będzie używał tego świadectwa Rysia do różnych ludzi w różnych sytuacjach, to jest po prostu, to jest na Jego chwałę, co On jest w stanie zrobić, jak ludzie Mu zaufają. Także i chcę tutaj właśnie powiedzieć, że nie ma innych bogów, jest tylko jeden Bóg w trzech osobach, Ojciec, Syn i Duch Święty, i On i tylko jedyna droga do odnowienia relacji z Bogiem jest przez zaakceptowanie Jezusa Chrystusa w naszym życiu jako swojego Pana i Zbawiciela. I On cały czas kocha nas i czeka na nas. Także mój mąż, Ryszard, przeszedł bardzo dużo i nie pamięta, tak jak mówię, 2,5 miesiąca nie pamięta w ogóle, co się z nim działo, co było i tak dalej, ale kocha Boga i pomimo, że stracił życie, prawie stracił życie, ale nigdy nie przeklął Boga, nigdy nie pytał się nawet, dlaczego to się mu stało. I on jest, tak pamiętam, jak właśnie przyszłam do szpitala i tak jak rozmawialiśmy, to ja mówię, czy Rysiu, czy obwiniasz Boga za to, co tobie się stało? On do mnie mówi, co ty jesteś niemądra? To pamiętam. W każdym razie, no, także Bóg go uzdrowił i on jest moim takim żywym, chodzącym cudem. Także ja mówię zawsze, jak człowiek, dopóki nie przejdzie, może człowiek sam, czasami tak właśnie się zastanawiam, że szkoda, że my nie ufamy Bogu od razu, tylko czekamy, tylko czasami Bóg musi użyć jakichś takich drastycznych metod może, czy jakichś takich sposobów, żeby nas obudzić, żebyśmy się zreflektowali, że będąc chrześcijaninem, to nie jest tylko takie chodzenie raz w tygodniu, to jest taka walka też i to jest takie cały czas, że
pomimo co, obojętnie co nam się dzieje, że cały czas Jego wywyższamy, że cały czas On jest dla nas najważniejszy, że Jemu poświęcamy więcej czasu, a nie na jakieś... Ja tam nie mówię, że na przykład nie rozmawiamy z dziećmi, czy nie zajmujemy się dziećmi, czy nie chodzimy do pracy. Nie, to nie o to chodzi. Tylko na przykład zamiast oglądać jakiś film, to oglądamy chrześcijański film, czy na przykład czytamy Słowo Boże. To chodzi o to, nie, że żadnego innego idola takiego nie ma, tylko On jest najważniejszy, On jest na pierwszym miejscu. Także On mi też, Bóg mi uświadomił właśnie, że jest Bogiem, który jest wszędzie, wszystko może zrobić i nie ma dla Niego rzeczy niemożliwych. Także tutaj to właśnie, to świadectwo, które napisałam, Bóg mi włożył w serce, że mam to napisać. Ja w życiu nie pisałam żadnych książek, może to nie jest jakieś najlepsze, bo tak jak mówię, zawsze z polskim miałam problem z wypracowaniami, to było moje najgorsze, co mogło być, ale miałam to napisać i ja wierzę, że Bóg będzie używał to świadectwo, tak jak właśnie moje tutaj, moje świadectwo mówi, że Bóg powiedział, ja uwierzyłam i to się stało, nie? Także żywe świadectwo. A mam pytanie, bo wczoraj powiedziałaś jeszcze o Grzegorzu, to on uwierzył w czasie tego wszystkiego? Mój syn właśnie, Grzegorz, on się ochrzcił w lutym i też mieliśmy właśnie za każdym razem, mieliśmy takie rozmowy i ja mu powiedziałam, pamiętam, że taką ostatnią rozmowę, jak mieliśmy, to jeszcze przed tym, zanim Rysiu zachorował, nie? Bo zawsze mówiliśmy mu na temat Boga, zresztą on widział, jak my postępujemy. No i mówiłam mu, że ja wierzę, bo Słowo Boże tak mówi, że ty i twój dom będzie zbawiony. I ja mówię, że ja wierzę, że ty będziesz zbawiony, że ty przyjdziesz do Boga. Może tego nie dożyję, już nie, może nie zobaczę, ale wierzę, że przyjdziesz i będziesz wielbił Boga tak samo jak ja, nie? Także i pamiętam, nie pamiętam dokładnie, na początku chyba lutego jakoś było, nie, czy chyba w środku lutego, bo ty już byłeś przytomny, jak ja zadzwoniłam do ciebie i powiedziałam, mówię, powiem ci coś. I mówię, że Grzesiu postanowił się ochrzcić, nie? I będzie, że właśnie przyjął... Nawrócił się wcześniej trochę. No tak, ale tutaj właśnie mówi do mnie mamo, że w następną niedzielę tam już, nie wiem, jakoś w połowie lutego to było, że mówi, że będzie miał chrzest. Także te złe doświadczenia czasami, ja. Bóg to jednak przeinacza, ale Słowo Boże mówi, że... Ku dobremu. Zawsze ku dobremu właśnie, wykorzysta te doświadczenia. No, no właśnie, i to jest to nasze świadectwo, ja tu niewiele mówię, bo to Ewa, ale wiecie, najważniejsze jest to, że systematyczność, czytanie Słowa Bożego i poleganiu na tym, a nie na tym, co świat mówi, co widzimy. Bo my spodziewamy się w tego, w co wierzymy, nie? Jak wierzymy i po prostu, tak jak Daniel, Ewa tutaj czytaliśmy ten, Daniel na przykład modlił się i pierwszego dnia Bóg go wysłuchał. 21 dni anioł do niego przyszedł powiedzieć, że twoja modlitwa została wysłuchana. Ale efektów tego nie było, nie? Dopiero po 21 dniach było potwierdzenie, nie? Także trzeba cały czas robić swoje, albo patrzcie jak Abram, nie? Jak się targował z Bogiem o Sodomę i Gomorę. Czy zniszczysz? Od 50. Jak będzie 50 czystych ludzi, to zachowam to miasto. Potem, a to może 40, potem 30, 20. I się tak targował z Bogiem i widzicie, i trzeba walczyć i nie ustępować. I Bóg jest dobry i może zmienić nawet decyzje, które niby, że będzie w tą stronę, ale Bóg to wszystko może zmienić. Możemy wywalczyć przez naszą wiarę, przez determinację i modlitwę. Także najważniejsza jest determinacja. Bez względu na to choroba, praca, czy coś takiego, pracy nie mamy, albo tego, jak możemy nie mieć? Przecież Bóg nas błogosławi. Trzeba walczyć każdego dnia, prosić innych właśnie. Czasami nie prosimy innych. Nie mam pracy. Dzwonię po znajomych i módlmy się o to, no. I ten problem będzie rozwiązany. Bo Bóg nas kocha. I On chce, żebyśmy walczyli z zaangażowaniem, nie? A ta, no nie ma, no. Bóg wie, że ja potrzebuję, no. I telewizja, to, tamto. Nie.
Nie, tu jest po prostu praca każdego dnia, systematyczna. Ufamy Bogu i On nas wyciąga i zaopatruje, nie? Z różnych problemów. Także, chwała Bogu.